Dzień dobry, witamy. Dzisiaj z placu manewrowego High Szkoła Jazdy i mamy dla Was pokaz bardzo nietypowego motocykla. Rzecz w tym, że mogę chyba już tak powiedzieć, nasz kursant Dawid jest osobą niepełnosprawną i bardzo chciałby mieć prawo jazdy na motocykl. No i w związku z tym po długotrwałych pracach i poszukiwaniach różnego sprzętu zbudował motocykl, który ma pozwolić mu na zrobienie kursu prawa jazdy i samodzielną jazdę motocykla. Także teraz postaram się Wam pokazać, w co ten motocykl został wyposażony, jak to działa. No i kilka ujęć z takich testów, które wykonaliśmy na naszym placu manewrowym. Jest to motocykl Honda Hornet, jak widzicie, już przystosowany również do nauki jazdy z odpowiednimi oznaczeniami. I ten motocykl Honda Hornet został wyposażony w kilka urządzeń, które pozwalają kierować tym motocyklem osobie niepełnosprawnej. Dokładnie chodzi tutaj o osobę, która ma niepełnosprawne kończyny dolne, czyli nie jest w stanie samodzielnie chodzić. Jeden z takich elementów to sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy. W tym miejscu znajdują się przełączniki, które pozwalają na przełączanie biegów. Do tego wszystkiego motocykl został wyposażony w zintegrowany układ hamulcowy. No i myślę, że najważniejsza rzecz, czyli takie koła stabilizujące zamocowane przy tyle motocykla po jego prawej, lewej stronie, które pozwalają na to, że ten motocykl się nie przewraca. Czyli da się na tym motocyklu jeździć i zatrzymywać, całkowicie unikając podpierania nogami. Postaram się Wam pokazać, jak to działa. Pracuje i jest wyposażony w taki przełącznik, który jest zlokalizowany przy kierownicy, dokładnie tutaj, w tym miejscu. Teraz użycie tego przełącznika pozwala na sterowanie tymi tylnymi kółkami. Zobaczcie sami, one się podnoszą i opuszczają. Oczywiście trwa to pewien moment, więc bardzo istotne jest, aby kierowca takiego motocykla zdawał sobie z tego sprawę i potrafił to przewidzieć, ale jestem pewny, że uda nam się Dawida tego nauczyć. Pierwszy w Polsce, przynajmniej takie mamy wrażenie, motocykl przystosowany aż w takim stopniu, a myślę, że na pewno pierwszy w Polsce motocykl przystosowany do nauki jazdy, na którym spróbujemy przeprowadzić kurs prawa jazdy i oczywiście ten motocykl też w wszelkich uzgodnieniach
będzie podstawiony do ośrodka egzaminowania na egzamin państwowy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jak będzie przebiegał kurs, jak będzie Dawidowi szła nauka jazdy na tym motocyklu i też jak instruktorzy High Szkoła Jazdy będą sobie radzili ze szkoleniem, zaglądajcie czasami na nasz kanał, będziemy to na bieżąco pewnie relacjonować. Do zobaczenia, cześć, czołem.